Warszawa, Stadion Narodowy i kolejna odsłona kongresu ESG Polska Moc Biznesu. Kolejna z debat także za nami, podczas której rozmawialiśmy o największych wyzwaniach współczesnej medycyny i ten temat przenosimy na gorące krzesła. Moimi Państwa gościem jest doktor nauk medycznych Daniel Śliż. Dzień dobry, panie Danielu. Dzień dobry, panie. Dzień dobry Państwu. My już w kuluarach mieliśmy dosyć ciekawą rozmowę, jeżeli chodzi o to, jaki jest stan zdrowia Polaków, jaki jest nasz styl życia i w jakim miejscu jesteśmy. Już wiem, że będzie faktycznie gorąco, jak gorące krzesła zresztą trochę tego wymagają. Gorące tematy, gorące ziemniaki można byłoby powiedzieć. Dokładnie. Bo to z punktu widzenia polityków tak może wyglądać. No to w takim razie podrzućmy już tego ziemniaka i proszę powiedzieć, gdzie jesteśmy, jeżeli chodzi o to, w jakim jesteśmy stanie zdrowia jako społeczeństwo. Jasne. Takim idealnym papierkiem lakmusowym, mam mało czasu, więc będę mówił o tych najważniejszych rzeczach. Idealnym papierkiem lakmusowym naszego zdrowych wyborów, zdrowego stylu życia jest pojawienie się otyłości na horyzoncie epidemii w Polsce. Mamy 30% pacjentów, osób, Polaków, którzy są otyli. 60% naszej populacji ma ponadnormatywną wagę, czyli ma nadwagę albo otyłość. Konsekwencją tego jest oczywiście 12 milionów osób z nadciśnieniem tętniczym. Konsekwencją tego są 3 miliony pacjentów z cukrzycą. Konsekwencją tego jest 170 tysięcy zgonów rocznie z powodu chorób sercowo-naczyniowych. 120 tysięcy zgonów z powodu chorób nowotworowych. Przypomnę, COVID w przeciągu 2 lat około 50 tysięcy. To była choroba, nazwijmy to, celebryta. Mamy realne slow motion disaster w Polsce, które się dzieją. Można byłoby tak to określić. Mamy również problem z narastającą otyłością u dzieci. Jesteśmy liderami w Europie, czyli mamy coś nie tak. Nasze wybory są nie takie, jak potrzeba. Mamy nieodpowiedni ekosystem, w którym się poruszamy, który jest stworzony przez legislację. I mamy też kolejne wyzwanie, o którym się rzadko mówi, ale to też jest bardzo ważne. I Komitet Zdrowia Publicznego, w którym też mam okazję pracować, Polskiej Akademii Nauk, wskazuje na alkohol jako jedną z najważniejszych przyczyn utraty zdrowia przez Polaków. To jest najważniejszy czynnik ryzyka u nas, jeżeli patrzymy z perspektywy ostatnich 20 lat. Ten czynnik ryzyka zwiększył swoją ekspozycję o 40%, tylko Łotwa nas wyprzedza. Tymczasem w krajach europejskich, naprawdę, tej Europy Zachodniej, w krajach rozwiniętych, ten spożycie alkoholu maleje. Czyli jesteśmy zupełnie w innym biegunie. A z czego to wynika, że u nas to wzrasta? To jest bardzo proste. Mamy od 20 lat zaniedbanie legislacyjne, mamy nie tylko zaostrzanie polityki antyalkoholowej, ale wręcz luzowanie. O 10-krotnie zwiększyła się dostępność alkoholu pod względem punktów, w których się sprzedaje alkohol. Akcyza zupełnie jest, no można powiedzieć, inflacja i wzrost wynagrodzeń z akcyzą nie ma nic wspólnego na alkohol, zatem alkohol stał się bardziej dostępny i tani. Alkohol też jest bardzo szeroko reklamowany, wbrew temu, że jest zakaz. Wystarczy wejść do dowolnego sklepu, na tylnej ścianie za sprzedawcą jest po prostu ściana alkoholu, a już nie mówiąc o tym, że w sytuacjach takich kuriozalnych, jeżeli by się zapytać o logikę takiego postępowania, nie ma na to wytłumaczenia. Na stacjach benzynowych dostępny jest również alkohol. Szwedzi przyjeżdżają do Polski i selfie sobie klepią, przepraszam za taki kolokwializm, na tle właśnie ściany z alkoholem na stacji benzynowej, bo jest to dla nich abstrakcyjne w myśleniu. Tak, ich system wychował w ten sposób, że alkohol jest dostępny w niektórych miejscach, w niektórych godzinach i myślę, że do takiego modelu może nie powinniśmy od razu dążyć, ale powinniśmy zrozumieć, gdzie ten alkohol robi nam krzywdę, a jak powinniśmy edukować naszych rodaków i jak powinniśmy kierować ich wyborami. No to ja jeszcze chciałam wrócić do tego tematu sprzed naszego wywiadu nagrywanego, bo dla mnie ciekawą kwestią jest to, dlaczego my sięgamy po ten alkohol, bo tak jak rozmawiamy, faktycznie jednym z rozwiązań wspólnie idącym z edukacją jest gdzieś może faktycznie ograniczenie, ale drugie pytanie to jest, dlaczego my po ten alkohol sięgamy? Czy zabijamy jakieś emocje, z którymi sobie nie dajemy rady? Jeżeli nie dajemy sobie rady, to gdzie w takim razie powinno być jakieś wsparcie systemowe, żeby może budować zupełnie gdzie indziej tę odporność naszą na te kuszenia? To jest w oczywisty sposób bardzo ważne pytanie, tym bardziej, że jeśli popatrzymy na strukturę spożywanego alkoholu, w Polsce na przykład spożywa 1 200 000 małpek rocznie. To jest około 3 200 000 małpek dziennie. Większość z tych małpek, czyli tych butelek z alkoholem wysokoprocentowym o małych objętościach, jest spożywanych do godziny 12.
Więc mamy problem alkoholowy, z którym my sobie jako społeczeństwo nie radzimy, no i nic z tym nie robimy. To znaczy we wszystkich statystykach jakby wykrywanie zaburzeń związanych z alkoholizmem jest bardzo niskie. My możemy się pochwalić bardzo wysokim spożyciem i bardzo niskim, nazwijmy to, rozpoznanym problemem alkoholowym. Coś jest nie tak. Tutaj brakuje oczywiście w takim normalnym systemie ochrony zdrowia właśnie tego akcentu, żeby no, leczyć pacjentów z zależnością alkoholową, żeby stworzyć odpowiedni ekosystem, odpowiednie uwarunkowania. W Polsce kulturowo łatwiej jest być alkoholikiem pijącym, no bo co, ze mną się nie napijesz? Niż powiedzieć, że nie pijesz, no bo od razu jesteś człowiekiem, który no, musi brać przynajmniej antybiotyk, żeby się nie napić. Także... Albo mieć już zdefiniowany problem i musi... I musi mieć odwagę cywilną, żeby jeszcze to zakomunikować, bo może spotkać się z ostracyzmem, prawda? Ta kultura niepicia w Polsce jest też do wykształcenia, tak to nazwijmy. Czyli mamy szereg różnych problemów, poczynając od małych dzieci, bo dzisiaj zaniedbane małe dzieci, które przeżyły lockdown i mamy ogromny napływ osób młodych z problemami psychicznymi, które nie wiedzą, jak trafić do psychiatry, które nie wiedzą, jak uzyskać ofertę pomocy psychologicznej, które mają zły dostęp do leczenia szpitalnego, bo w Polsce dziecięca psychiatra jest, no nie powiem na kolanach, ona leży na łopatkach i ledwo co dycha, bo dzieci leżą na korytarzach. I trudno odmówić przyjęcia takich dzieci. Więc mamy miejsca, w których naprawdę jest potrzeba bardzo dużo pomocy, żeby to, o co pani redaktor pyta, ten problem alkoholowy zawczasu się nie rozwijał. Tutaj jest taki duży akcent. No, czyli mamy pewną czarną dziurę. Co musi się wydarzyć, żeby ona została, nie chcę użyć sformułowania załatana, ale de facto to zrobiłam. Co musi się zdarzyć, żeby było lepiej? Pozwolę sobie na pewną taką wolność intelektualną. Powinniśmy pozbawić polityków możliwości oddziaływania na nasze zdrowie. Oczywiście to jest nierealne do wykonania, żeby nagle Ministerstwo Zdrowia zostało pozbawione barw politycznych. Pamiętajmy, że wybory polityczne są dokonywane raz na 4 lata, zatem trajektoria zmian musi być taka, żeby horyzont korzyści był, czyli żaden. My musimy mieć dobrą politykę prozdrowotną, tak jak dążyliśmy do wejścia do NATO, tak jak dążyliśmy do wejścia do Unii Europejskiej. Ta polityka prozdrowotna powinna być ponadpartyjna i pisana na lata, na dekady. I to musi być naprawdę porozumienie ponadpolityczne lub też wykształtowane przez fachowców w porozumieniu o realia gospodarcze. No nie czarujmy się, nie da się zabronić ludziom jedzenia mięsa z dnia na dzień. To jest 60-miliardowy rynek, który natychmiast musiałby się przekształcić z roku na rok. To jest niewykonalne. To musi być w oparciu również o realia polityczne i osadzone w takiej strukturze pewnego pełzającej zmiany na wiele, wiele pokoleń, bo tylko to jest w stanie zmienić trajektorię zdrowotną naszej populacji, nie mówiąc już, bo o tym się kompletnie nie mówi, o katastrofie demograficznej, która za chwilę może pukać do naszych drzwi. Oczywiście wojna na Ukrainie sprawiła, że mnóstwo młodych osób do nas przyjechało, ale jeżeli popatrzymy na tą trajektorię zmian demografii w Polsce, to nie brzmi to optymistycznie jeszcze w konfrontacji z tym, że jesteśmy coraz bardziej chorą populacją. Co trzeci Polak ma przynajmniej dwie choroby przewlekłe, to w tym momencie musimy sobie zadać pytanie, czy nas na to stać i czy my chcemy żyć w rzeczywistości, w której nie będzie pieniędzy na podstawowe świadczenia lekarskie, może tak się zdarzyć, albo będziemy szukać tych pieniędzy, żeby rzeczywiście ludziom móc pomóc. Więc my chcemy mieć jak najzdrowszą populację, która jak najdłużej żyje w zdrowiu, w oparciu o no, zdrowy styl życia, który jest najtańszą formą leczenia, czyli zapobiegania. Jeżeli mamy zmieniać świat, to zacznijmy od siebie, to jak w takim razie mamy zacząć działać oddolnie, żeby rozmawiając z panem za rok móc powiedzieć, że są choćby jakieś małe efekty tej dobrej Jasne. Zmiany. Ja zawsze mam takie ćwiczenie intelektualne, które robimy zawsze ze studentami medycyny, bo to ułatwia nam nasze myślenie. Jeśli byśmy powiedzieli pacjentowi czy każdemu obywatelowi, że od jutra ma chodzić tyłem 2 godziny dziennie, to jest to niewykonalne. I z tego założenia trzeba wyjść... Zależy od argumentu. No, myślę, że każdy miałby jakieś trudności, ale jeśli byśmy, i bardzo niewielki odsetek by się do tego zastosował, czyli nikt nie jest w stanie zmienić wszystkiego od zaraz, ale każdy z nas jest w stanie zmienić niewielki procent swoich zachowań i robić to systematycznie przez dekadę, żeby naprawdę zrewolucjonizować swój styl życia, prawda? 3 punkty, 3 recepty na zmianę. Sen, to jest pierwsza rzecz. To jest maksymalna rzecz, na którą nie zwracamy na to uwagi. Druga potrzeba fizjologiczna po oddychaniu. To jest sen, nie woda, sen. My musimy mieć dobrą higienę snu, wysypiać się, kłaść się w odpowiednich porach i w odpowiednich porach wstawać. Druga rzecz, aktywność fizyczna. 70% Polaków jest nieaktywnych fizycznie. Trzecia rzecz to jest oczywiście dieta, ale nie można tego wyłączyć od alkoholu. Nie picie alkoholu, unikanie używek. Jeszcze muszę włączyć 4, bo to jest
kosmicznie ważne, o tym znowu zapominamy, to są relacje międzyludzkie. Ludzie wykluczeni z relacji międzyludzkich mają mniej więcej takie samo ryzyko, jakby wpalali 15 papierosów dziennie. To jest właśnie siła relacji międzyludzkich, czyli każda ta niebieska strefa ma w sobie bardzo dużą siłę poprzez właśnie te koneksje, poprzez to, że jemy razem posiłek, poprzez to, że wypijemy nawet lampkę rozcieńczonego wina, ale lampkę rozcieńczonego wina, poprzez to, że pójdziemy na spacer po kolacji. Tak? I to jest ta siła, która również będzie sprawiała, że będziemy czuli się lepiej psychicznie. No to na koniec po prostu życzę panu tej siły, żebyśmy razem zdrowi mogli spotkać się tutaj za rok i porozmawiać o tych zmianach. A ja odwdzięczę się pani redaktor i państwu również tym samym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.